Witajcie w trzeciej i ostatniej części naszego cyklu o Boomchiku. W tej części zajmiemy się trochę bardziej skomplikowaną kompozycją, zbierającą to wszystko, czego dotychczas się nauczyliśmy. Kompozycja jest napisana przeze mnie specjalnie właśnie do celów edukacyjnych i jest zatytułowana Up the Hill. Zagramy ją sobie teraz. Na początku te 5 stron tego utworu może was trochę przerażać, ale tak naprawdę materiału jest sporo mniej. Mamy do nauczenia się intro, wers, zwrotkę i refren. I jest to gdzieś z 2,5 strony z całego tego utworu. Cała reszta się powtarza. Zaczynamy oczywiście od intro i najpierw przyjrzymy się temu, co robi kciuk. Zaczynamy od przedtaktu. W tym wszystkim zauważcie przede wszystkim, że doprowadzenia są niestłumione. Czyli to 0,3 w przedtakcie i później przed kolejnym powtórzeniem całości pozostaje niestłumione. Zaczynamy tłumić dopiero później. I do tego bardzo powoli dorzucimy sobie palce. Dotychczas mieliśmy tylko akord a-moll i to przejście po 6 strunie. Za ostatnim razem przechodzimy do akordu H7 z podwyższoną noną i zaraz potem do kolejnego dziwnego akordu, akordu E7 z obniżoną noną. Czyli ta końcówka. Przechodzimy do wersu. Samo bicie tych ostatnich akordów możecie wykonać albo tampikiem, tak jakby było to piórko, albo palcem wskazującym. I są to uderzenia na raz, dwa, trzy i cztery i raz. Uderzenia na raz, dwa, trzy i kolejne raz są w dół, uderzenie na i jest w górę. Dół, 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 góra. W wersie pokażę wam od razu akordy połączone z boomchikiem. Zaczynamy od a-moll, c-dur z przestawianym palcem, d-moll, a-moll, e-dur, a-moll.
nasze przejście i powtórka całości. I od tego miejsca przechodzimy do refrenu. Teraz melodia w zwrotce wygląda tak. I tu zauważcie, że mamy pull-off. Ze struny pierwszej pustej ze struny pierwszej trzeciego progu do pustej. I razem z tym pull-offem, a także dźwięk wcześniej, mamy dwudźwięki, czyli dwudźwięk i dwudźwięk pull-off. Później na C-dur, tak samo pull-off, d-moll, a-moll, e. I tutaj wchodzimy małym palcem pod palec trzeci i wtedy puszczamy palec pierwszy, czyli pomimo tego, że to jest e-dur, to melodię kończymy na tercji małej. I wracamy do akordu a-moll. Jedna rzecz odnośnie zarówno tego fragmentu, jak i reszty utworu i w zasadzie wszystkiego, czego się uczycie w stylu fingerstyle. Bardzo często fragmenty utworu, które się powtarzają, tak jak tutaj na przykład, sam ten motyw zagramy w tym utworze pewnie ze 4 razy, jeżeli nie więcej. I kiedy już nabierzecie wprawy w tym stylu i w tym utworze, będziecie w stanie wprowadzać tam małe zmiany rytmiczne, które trochę nam wszystko urozmaicą. Jednak na początku uczenie się tych wszystkich zmian, które na przykład są zapisane w nutach, będzie bardzo żmudne. Dlatego polecałbym wam nauczyć się całego utworu tylko na jednej takiej odmianie danego miejsca i dopiero później, kiedy cały utwór już bez problemu wam wychodzi, wprowadzać kolejne wariacje. W znacznym stopniu ułatwi wam to robotę. Jest to temat, który doprowadza do szewskiej pasji gitarzystów klasycznych, którzy od razu muszą zagrać dokładnie to, co jest w nutach. No, my, rozrywkowcy, na szczęście nie musimy się tym aż tak przejmować, więc mamy tu dowolność. No i później też będziecie w stanie wprowadzać swoje drobne zmiany do takiego utworu. Nie musicie już zawsze grać dokładnie tego, co zostało zapisane w nutach. Na przykładzie pierwszych dwóch taktów naszego wersu. To mamy zapisane w nutach, ale możemy też zagrać albo. Czyli bumcik pozostaje ten sam, a poszczególne nuty melodii możemy przesuwać w stosunku do tego szkieletu rytmicznego po to, żeby uzyskać jakąś tam różnorodność. I z czasem, kiedy poznacie parę tych wersji, nauczycie się nimi swobodnie żonglować, będziecie mogli je powtarzać, zmieniać, wstawiać w takie, jakie sobie życzycie w tych momentach, w których sobie życzycie. Bardzo powoli spróbujemy to wszystko teraz zgrać razem. Powtórka. Parę drobiazgów, na które chciałbym wam jeszcze zwrócić uwagę. Jeżeli uda wam się troszeczkę podepchać tę trójkę do góry, uzyskacie fajny efekt tak zwanego bendingu, czyli można dodać więcej, mniej, można nie dodawać w ogóle, gdyby miało wam to sprawić trudność. W takcie 11 mamy jeden dźwięk zagrany przez palec wskazujący.
który tak troszeczkę nam rytmicznie wyskakuje poza całość. Nie jest to melodia, ani nie jest to bumczyk. Jest to wypełnienie rytmiczne pomiędzy. Najpierw zagram ten takt bez tego dźwięku. A teraz razem z nim. To będzie palec wskazujący. Czyli powoli. Jest to coś, co gdyby sprawiało wam zbyt dużo problemu, możecie pominąć. To 0 na trzeciej strunie, ale myślę, że daje w tym miejscu fajny efekt. Refren zaczynamy od akordu demol. Gramy go przez dwa takty. Później przechodzimy na amol. Później znowu demol. Później akord F-dur. I w tym miejscu najlepiej jest go zagrać z kciukiem na szóstej i trzema palcami na czwartej, trzeciej, drugiej. Tylko te dźwięki będą nam potrzebne w ramach tego akordu. Jeżeli chcecie, możecie złapać w tym miejscu pełen akord w ten sposób albo w ten. To też jest to możliwe. Natomiast gdyby te układy były dla was za trudne, możecie to sobie uprościć i zagrać tylko i wyłącznie na strunach czwartej, trzeciej, drugiej, czyli do czegoś takiego. Ale w naszej wersji będzie to wyglądać. Następnie mamy znowu akord F, ale tym razem z dźwiękiem G w basie. I kończymy na C-dur. Czyli sam bumczyk od demol. Amol. Znowu demol. F. F z G w basie i C. Melodia idzie równo z kolejnymi dźwiękami bumczyka, czyli i teraz spróbujemy to połączyć. Wrócilibyśmy do refrenu. Jeszcze jeden drobiazg. Zauważcie, że kiedy przechodzę na akord F i F z G w basie, czyli na końcówkę, odpuszczam tłumienie. Jest to miejsce tak jakby kulminacji i tam chcemy tego dźwięku po prostu trochę więcej. Czyli i od tego miejsca wracamy do zwrotki. Zwrotkę za drugim razem, pomijając te drobne różnice rytmiczne, gramy dokładnie tak samo. Różnica pojawi się dopiero pod koniec, kiedy za drugim razem będziemy grać. Te dwa takty, demol i amol, powtarzamy w sumie aż trzy razy, czyli i każdy z nich można na przykład też zagrać odrobinę mocniej, żeby podkreślić, jakby, że gdzieś się wspinamy. Czyli tu mamy akord E-dur i w tym takcie, jest to takt 53, mamy małą zagwozdkę rytmiczną. Dotychczas myśleliśmy w tym utworze równymi nutami. Raz i dwa i trzy i cztery i. Ale w tym takcie, w drugiej połówce, pojawia nam się rytm swingowy. Czyli i jest przesunięte odrobinę w stronę kolejnego silnego uderzenia. Czyli zamiast raz i dwa i trzy i cztery i, myślimy raz i dwa i trzy i cztery i. Czyli mamy raz i dwa i trzy i cztery i raz. Metodą na dokładne wyłapanie tego, gdzie powinno być to i, jest policzenie sobie każdej ćwierćnuty do trzech. Czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz.
Czyli to uderzenie do góry, to nasze i, to jest 3. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Tak właśnie wygląda ten takt. Czyli od poprzedniego demol. I tutaj tak jakby trochę się rozpędzamy z tą ręką i też podgłaśniamy. Kończymy ciągle trzymając akord E-dur, ale podstawiamy mały palec pod palec trzeci na strunę trzecią i robimy pull-off z drugiego progu na strunę pustą. I przechodzimy do akordu A-mol. Czyli ostatnia rzecz, ponieważ nie chcę tutaj bić przez wszystkie struny i nie chcę, żeby to bicie jakoś bardzo odznaczało się od reszty utworu, nie biję tego moim piórkiem, czy tam pikiem wykorzystanym jak piórkiem, a palcem wskazującym. Czyli a to już nasze intro, które jest tożsame z zakończeniem. I na samym końcu robimy odrobinę rallentando, odrobinę zwolnienia, czyli i akord A-moll na końcu. To już wszystko w naszym cyklu o bumczyku, ale mam nadzieję, że szczególnie jeżeli dobrnęliście aż do tego miejsca, nie jest to wasz koniec przygody z fingerstylem i z bumczykiem. Polecam wam posłuchanie klasyków tego gatunku, zaczynając od Cheta Atkinsa, przez Tomiego Emanuela, Jerry'ego Reeda, Richarda Smitha. Pewnie kiedy zgłębicie temat, poznajdujecie też waszych ulubionych wykonawców. Następnymi utworami, które moglibyście spróbować zagrać, są na przykład Freight Train, Trombone, Windy and Warm, czy House of the Rising Sun w aranżacji Tomiego Emanuela. Te poprzednie utwory były wykonywane przez bardzo dużo różnych muzyków i w zależności od tego, jaką wersję znajdziecie, może się ona różnić poziomem trudności. Dlatego poszukajcie takiej, której nuty nie wyglądają na pierwszy rzut oka zbyt strasznie. Dodatkowo, jeżeli znacie angielski, Tommy Emmanuel, jeden z najlepszych fingerstylowców na świecie, ma dwa cykle wideo nazywające się Fingerstyle Milestones i Fingerstyle Breakthroughs, w których jest bardzo dużo przydatnych ćwiczeń i aranżacji, które łagodnie przeprowadzą was na wyższy poziom tej umiejętności. A u nas to już wszystko. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tej lekcji coś dla siebie. Powodzenia na waszej gitarowej ścieżce i do zobaczenia.